Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy Opolszczyzny, bardzo ważny moment dla nas, dla mnie jako marszałka województwa opolskiego, szefa Platformy Obywatelskiej, dla pana prezydenta Arkadiusza Wiśniewskiego. Bardzo dziękuję, że w tym gronie trzech osób jesteśmy dzisiaj tutaj. Pan marszałek Zbigniew Kubalańca jako szef struktury Platformy Obywatelskiej poprosił, abyśmy dzisiaj Państwu zakomunikowali, że mamy w sobie geny samorządowców. Mamy w sobie takie potencjały, które pozwalają nam myśleć o ludziach, o ich życiu codziennym, o rozwiązywaniu ich problemów. Dlatego postanowiliśmy razem zaoferować się Państwu w wyborach samorządowych, pokazać, że miasto Opole, miasto wojewódzkie naszego regionu to bardzo ważny potencjał i rozwojowy dla mieszkańców, ale również taki potencjał, gdzie rozwiązujemy swoje troski, problemy, gdzie też są wielkie szanse na rozwój. 7 kwietnia chcielibyśmy, abyście Państwo dobrze ocenili naszą pracę, współpracę, abyście też Państwo zapoznali się z naszymi planami, marzeniami, programami na przyszłość, dlatego że chcemy być konkretni w działaniu i tak jak pan prezydent ma przed sobą odpowiedni baner, skuteczni w działaniu. Tak, drodzy Państwo, łączy nas miłość do Opola, łączą nas biało-czerwone serduszka, ale też łączy nas wszystkich, jak tutaj stoimy, kilkanaście lat pracy dla miasta Opola, dla województwa opolskiego. Świętujemy w tym roku 20 lat wejścia Polski do Unii Europejskiej. To jest bardzo istotne, aby po tych 8 latach zniechęcania przez PiS obywateli do Unii Europejskiej, pokazywać, jaka jest to wartość. Dzisiaj jednoczymy się pod szyldem Kocham Opole, ale również pod flagą europejską, bo te 20 lat pokazuje, jak zmieniło się miasto, jak zmienił się region, ale też w tej kampanii wspólnie z panem prezydentem pokażemy, ile jeszcze przez najbliższe 5 lat chcemy zrobić. Wspólnie z panem marszałkiem mamy wynegocjowane środki, mamy prawie miliard euro do tego, aby zmieniać również najważniejszy samorząd w naszym regionie, największe miasto, czyli miasto Opole, i przez te najbliższe 5 lat kolejnej długiej kadencji samorządu chcemy ramię w ramię, jak dzisiaj tutaj stoimy, i samorząd województwa, i miasto Opole dla naszych mieszkańców rozwiązywać te problemy, które jeszcze i w regionie, i w Opolu pozostały. Szanowni Państwo, nie pierwszy raz mam taką przyjemność startować z poparciem Platformy Obywatelskiej, chociaż rzeczywiście te pierwsze wsparcie miały miejsce wiele lat temu. Zawsze na miasto patrzyłem przez pryzmat wartości ludzi, którzy tu mieszkają, i zdaję sobie sprawę, że mieszkają tu różni ludzie i przede wszystkim powinniśmy myśleć o tym, jak prowadzić sprawy miasta tak, żeby realizować ich potrzeby, oczekiwania. Stąd zawsze byłem otwarty na podpowiedzi, wsparcia, wspólne realizowanie projektów, których nie zawsze byłem autorem, albo też które były projektami ważnymi, a nie wychodziły wprost ode mnie. Cieszę się zatem, że najbliższa kadencja zapowiada się na taką kadencję, jeżeli uda nam się oczywiście odnieść wyborcze zwycięstwo. Kadencją współpracy, kadencją pracy na rzecz ludzi, kadencją realizacji różnych pomysłów, kadencją dobrą dla Opola, w której rzeczywiście polityka regionalna, polityka miejska będzie szła jedną drogą i w której jeszcze mocniej wykorzystamy potencjał tkwiący w stolicy regionu. Szczególnie w tym akademickim Opolu, ale nie tylko w tych tematach, bo przecież i obiekty kultury, instytucje kultury, które działają na terenie miasta, i drużyny sportowe, i oświata, wiele innych terenów, to jest teren współpracy między nami, w których realizowaliśmy już w poprzednich latach wspólne projekty, więc to, że tu dzisiaj razem jesteśmy, to jest po prostu konsekwencja wielu różnych wydarzeń z ostatnich lat, miesięcy, kiedy te projekty były realizowane, ale również też naszej, nie boję się użyć tego słowa, walki wyborczej po to, żeby Polska zmieniła swoje oblicze na oblicze bardziej europejskie, bardziej proobywatelskie, bardziej prosamorządowe, bo to jest coś, co nas łączy. My od kilkunastu lat wszyscy jesteśmy samorządowcami. Wiele razy nasze drogi się schodziły i cieszę się, że teraz schodzą się w takiej formule, w której razem będziemy realizować sporo pomysłów na Opole, które są. Mamy przygotowane takie zestawienie pomysłów, będziemy o nim mówić za parę dni. Dostaniecie Państwo tą informację. Mi jest bardzo przyjemnie być w gronie panów wspólnie. Tak jak mówię, nie pierwszy raz, ale pierwszy raz, kiedy mówimy o kampanii wyborczej. Na pewno nie jest tak, że
te strachy 15 października minęły, że to ta walka, która była, że ona się już skończyła i teraz możemy zasnąć spokojnym snem niedźwiedzia, nomen omen. Wręcz przeciwnie, cały czas trzeba walczyć o to, żeby wartości, w które wierzymy, ale również sposób realizacji oczekiwań mieszkańców, takich, w których my mówimy o tym, że władza jest służbą, a nie władza jest władzą, której wydaje się polecenia, żeby właśnie to w samorządzie Opola cały czas miało swoją kontynuację. Ja mam dobrą drużynę samorządową, która do tej pory mnie wspierała. Tej drużyny nie porzucam, ale też cieszę się z tego, że ta drużyna będzie teraz szersza, mocniejsza, że wniesie nowe pomysły, że będzie też broniła razem ze mną Opole przed zakusami różnych szalonych pomysłów i innych podobnych wyzwań. Dlatego bardzo dziękuję za to, czego Państwo jesteście również świadkiem. Dziękuję za wsparcie, za deklarację współpracy również po wyborach. O szczegółach jeszcze, tak jak mówię, będziemy mówić. Mamy wspólne wyzwanie, na pewno nie boję się mówić wspólne, bo żeśmy już o tym rozmawiali. Stolica regionu to jest stolica, która musi być dostępna dla mieszkańców nie tylko z Opola. Tu są szpitale, tu są uczelnie wyższe, tu jest rynek pracy bardzo, bardzo duży i rynek usług. Więc ten most przez Odrę, który bez środków krajowych, bez środków regionalnych być może, będziemy dobierać taką drogę, jaka po prostu będzie możliwa i będzie prowadziła do celu. To jest zadanie, które myślę wspólnie trzymamy kciuki, żeby je zrealizować i wspólnie będziemy zabiegać. Dzięki. Panie, o, może tak. O, tak jest. Sekundę. Dobra. Tak, muszkieteru. Tak jest.